Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj moim gościem Grzegorz Reiter, Ekosystem Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Podsumujmy może okres letni, mnóstwo warsztatów, na których wrocławian było całe mnóstwo. Widać, że wrocławianie coraz chętniej przyjeżdżają na, na tego typu pikniki, które organizujecie jako Ekosystem Wrocław. To prawda, całe właściwie wiosnę, lato i jeszcze końcówkę jesieni. To u nas upłynęło pod znakiem edukacji, pod znakiem właśnie udziału w piknikach, na przykład w pikniku Zielonego Wrocławia, ale też zaprosiliśmy mieszkańców do siebie na przok, gdzie też zrobiliśmy, zrobiliśmy dosyć duży piknik. No Cieszył się olbrzymim powodzeniem. To wręcz przerosło nasze oczekiwania, przyznam szczerze, bo to już był październik, więc taka mniej piknikowa Data być może. To no właśnie, bo w tym, w tym roku pogoda dopisała dopiero teraz robi się, robi się zimno. I to widać, że rzeczywiście Wrocławienie chętnie ze względu może i na integrację, ale także na ten aspekt edukacyjny, bo na każdym pikniku podkreśliliśmy też to, że edukowaliście, prawda? Tak, no na tym, na tym też polega nasza rola. Poza tym, że Zajmujemy się odbiorem odpadów we Wrocławiu, to również, to również edukujemy, jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja ich. Także to jest taki kluczowy, kluczowy aspekt. Wiadomo, że dzieci bardzo chętnie w tym uczestniczą, no i muszę powiedzieć, że. Często wiedzą więcej niż ich rodzice, także tutaj te działania jeszcze pewnie w przedszkolach, w szkołach, młodszych klasach to wszystko ten system wydaje się, działa, bo bo właśnie efekty są takie, że jak trzeba rozwiązać krzyżówkę, to te dzieci są często szybsze od, od rodziców. Oczywiście tam jakieś drobne zawsze upominki, mm. drobne ekologiczne nagrody, także rzeczywiście Obrasowienie chętnie, chętnie uczestniczą. Mm -hmm. A ten okres jesienno-zimowy, kiedy no ta pogoda już nie dopisuje tak bardzo, żeby, żeby zrobić piknik, jak wtedy działacie, jak wtedy edukujecie, gdzie można Was szukać? <laughs> znaczy, my działamy od kilku lat w szkołach również. Także takie lekcje edukacyjne w szkołach prowadzimy my. I prowadzą również nasi wykonawcy, bo również oni w umowach, które są podpisane z nami, mają tam ten punkcik o tym, że muszą tą edukację w szkołach prowadzić. Także to się dzieje. Ten aspekt cały rok, pikniki wiadomo od wiosny. Do mhm. A dorosłych jakoś jesteście w stanie edukować przez ten okres zimowy, czy to tylko najmłodsi? No to, tutaj edukacja, edukacja jest głównie pod kątem, pod kątem dzieci, ale też na naszej stronie internetowej zawsze są dostępne materiały do pobrania. Chociażby właśnie o tym, jak prawidłowo segregować odpady, o tym, co gdzie, co, gdzie wyrzucić. Także dorośli również no, mają taką możliwość, jeśli tylko będą chcieli. Ekoporadnik jest dostępny u nas na stronie. Ekosystem to nie tylko odbiór odpadów. Ze wszystkich osiedli, ale także dbanie o porządek. No właśnie, jaka jest specyfika Waszej pracy jesienią? Czym się zajmujecie? No, jesienią przechodzimy w tryb tak zwany zimowy, bo <laughs> także jest jesień. Jesienią, Jesienią i zimą pracujemy właśnie w takim troszkę innym trybie, gdzie albo jest zima. No teraz na szczęście, póki co jeszcze, jeszcze nie, to zajmujemy się po prostu sprzątaniem. To są tak zwane prace w technologii zastępczej. No tak, to się, tak to się nazywa, gdzie dbamy o to, żeby na przykład na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych nie było liści, chociażby które, które teraz spadają. A także to jest mechaniczne czy ręczne sprzątanie jezdni, sprzątanie ulic, sprzątanie chodników, ścieżek rowerowych, także cały czas, cały czas te działania się jesienią również odbywają. Mhm. Jesień to także dobry czas na jesienne porządki, po które często sięgamy, każdy z nas. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że takie porządki można zaplanować, a wręcz wskazane jest to, żeby planować te porządki. O wręcz też... byśmy bardzo prosili mieszkańców o to, żeby, o to, żeby te porządki planowali. Na naszej stronie internetowej jest dostępny Harmonogram wywozu tak zwanych gabaretów, czyli miejsc na każdym osiedlu, gdzie podstawiamy pojemniki, po to, żeby można się było pozbyć, nie wiem, starej wersalki, starego krzesła, starych mebli albo innych cięższych rzeczy, które na pewno nie powinny zlądować, mówiąc kolokwialnie, obok miejsca odbierania odpadów czyli obok, obok świetników, bo to nie jest to miejsce. Tego typu odpady powinniśmy przywieźć do przoka lub Właśnie mogą skorzystać z tych pojemników na, na tak zwane gabaryty i wtedy, się, i wtedy się pozbywać. Jest to bardzo ważne. Znaczy wszyscy z tych podwórek korzystamy i to wiemy doskonale, że to jest bardzo niefajnie, kiedy stoją tam stare kanapy, stare wersalki. Nieładnie to wygląda pozbywajmy się z tego, z tego, tego w prawidłowy sposób, mhm. tym bardziej, że odwiezienie do PSZOKa, no dobrze, jest to pewien dyskomfort, trzeba odwieźć, ale odbieramy tam za darmo. Mieszkańcy nie są obciążani żadną opłatą za to, że, że, tych, że tych gabarytów się pozbywają. Można oczywiście też, nie wiem, drobne, poremontowe odpady jak najbardziej do nas podrzucić, czy nie wiem, elektrośmieci. No właśnie, bo na jednym z wrocławskich osiedli straż, strażnicy miejscy, <kuh> widząc no, te jesienne porządki w taki, organizowane w taki sposób, w jaki nie powinno to, to być, sami zajęli się tą sprawą i no, no, mieli dodatkowo obowiązki. To, to też leży w ich, w ich gestii. Za... Czystość wokół miejsca gromadzenia odpadów, za czystość tam odpowiada zarządca nieruchomości. Więc jeżeli ten zarządca nieruchomości o to nie dba, notorycznie często nie dba, no to wtedy, wtedy my również często po sygnałach od mieszkańców no musimy interweniować. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli my to odbierzemy, to koszt tak naprawdę powinniśmy tego wszyscy, jeżeli my interwencyjnie coś, coś odbieramy, dlatego też czasami Straż Miejska musi dyscyplinować się, dyscyplinować się. Zarządców, którzy gdzieś tam sobie pozwalają na, na, na takie niedobre działania. Mm -hmm. Przejdźmy może już do akcji Zima, która już też pewnie zbliża się wielkimi krokami, ale to w zależności od pogody, jak wiadomo. Kiedy zaczynacie? Czy w ogóle jest jakaś data, Dokładnie. kiedy akcja znaczy, Zima się zacznie? Nie ma daty oczywiście, kiedy stricte będziemy akcyjnie już działać. W, w tym trybie zimowym jesteśmy od 1 listopada do końca, do końca marca, czyli jest to moment, kiedy jesteśmy. W 100% już przygotowani na ewentualne mhm. nadejście zimy. No Czyli, pół... jeżeli dzisiaj spadnie śnieg, jesteście gotowi? To my jesteśmy gotowi, my jesteśmy już gotowi wcześniej. Już w październiku przyznam się, że robimy. E, przeglądu naszych wykonawców, z którymi mamy podpisane umowy na e, właśnie na, na te działania zimowe. Także sprawdzamy sprzęt, czy jest, czy działa, czy jest sprawny. Sprawdzamy też, czy ilości solanki, kruszywa, które jest e, niezbędne do tego, żeby, żeby zimą działać, czy te ilości są e, odpowiednio już zgromadzone i czekają ewentualnie na no, na zimę. Mm -hmm. Teraz tych surowców nie brakuje, bo wiadomo, że dzisiaj surowce to bardzo trudny Nasi, temat. Tak, surowce to mm. bardzo trudny temat. Sprawdziliśmy, mają tyle, tyle ile wymagamy, czyli na 10-11 akcji, takich pełnych akcji, zima powinno wystarczyć. Wiadomo, że jeżeli byłaby intensywna zima, Muszą zadbać o to, żeby było tego więcej. Mm -hmm. A jak od kuchni wygląda taka akcja? Możemy trochę opowiedzieć naszym wizom, jak to wygląda? No, wszystko zaczyna się od prognoz pogody. Mm -hmm. Tutaj jesteśmy, znaczy ekosystem jest w stałym kontakcie właściwie zimą z wykonawcami. Dostajemy trzy razy dziennie prognozy pogody, takie godzinowe, bardzo szczegółowe z IMGW i na tej podstawie podejmowane są decyzje o tym, czy auta będą wyjeżdżały, czy nie. Jeżeli spodziewamy się na przykład opadów w śniegu, to te auta już są rozlokowane w różnych rejonach miasta wcześniej tak mhm. aby podjąć aby podjąć akcję no i zapada decyzja że wyjeżdżamy. No to, no to wszyscy wykonawcy są już gotowi do tego żeby, żeby być na mieście żeby ruszyć żeby ruszyć na miasto ale pamiętajmy że to nie tylko odśnieżanie mhm. bo to jest może najbardziej taki widoczny, widoczny aspekt, aspekt mhm. i, i najbardziej może utrudniający utrudniający życie zarówno mieszkańcom jak i, jak i kierowcom. E, również bardzo często są w nocy patrole, które sprawdzają, czy na przykład gdzieś tam na tych, w tych newralgicznych miejscach, jak wiadukty, mosty czy nie jest tam ślisko. Jeżeli jest, no to, no to oczywiście już działają. Także te działania z reguły odbywają się w nocy, kiedy my smacznie śpimy. Mhm. A jeżeli takie, tych prognoz nie ma e, takich, że, że właśnie będzie spadał śnieg, że nie wiecie po prostu, że, że coś takiego nastąpi, czyli musicie nagle zareagować. Ile wtedy trwa mniej więcej oczywiście taka decyzja e, i która przechodzi już decyzja, do, do działania? Decyzja zapada, decyzja zapada szybko. Godzinę czasu jest jest potrzebna na to, żeby zasypać ten, ten sprzęt, jak gdyby mieszanką, która będzie użyta, hmm? i, wyruszyć, i wyruszyć na ulicę Wrocławia. Mm -hmm. Ceny energii, ceny paliwa wpływają na Waszą działalność w tym roku? Na ten moment znaczy wpływają jak na, jak na działalność każdego. Na ten moment umowy, które mamy podpisane, były zawierane wcześniej, więc, więc jesteśmy poniekąd bezpieczni. bezpieczni. Mm -hmm. Także teraz nie, no co będzie w przyszłym roku, no, no na razie trudno. Mhm. Trudno tutaj wróżyć. Ale do kiedy macie podpisane umowy, wiecie, to że cała zima jest. Cała akcja zima, tak, oczywiście jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj zabezpieczeni. Czyli tutaj nie sprawia to, że, że na przykład tych wyjazdów będzie mniej albo będzie mniej samochodów, które będą jeździć po mieście? Nie, pamiętajmy właśnie, że jeżeli te auta nie wykonują pracy takiej stricte zimowej, to są zaangażowane właśnie w sprzątanie ulic, są zaangażowane w sprzątanie chodników i, i ścieżek rowerowych, bo to bardzo często są. Te Same po prostu samochody, mm -hmm. tylko dosprzętowione odpowiednio. Czekacie już na zimę zatem? Czy jednak czekamy, aż nie eee, nadejdzie? Myślę, że będziemy się cieszyć, jeśli ta jesień potrwa jak najdłużej. Tutaj stawiamy kropkę. <noise> bardzo dziękuję za rozmowę. <noise> bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był Grzegorz Reiter. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.